cię po raz kolejny poprosić o to, żebyś podsumował to, co wiemy, że na pewno stało się, albo co prokuratura twierdzi, że wie, że ustaliła, stało się w noc sylwestrową i później w Ełku przed restauracją, przed kebabem, jak się mówi potocznie. Rzeczywiście wszystko zaczęło się w sobotę późnym wieczorem, wtedy do baru podającego kebaby prowadzonego przez kilku mieszkańców Afryki Północnej przyszło dwóch Polaków. Według prokuratury doszło tam, jak to prokurator rejonowy, pan Wojciech Pichtel ładnie określa, do jakiegoś zaiskrzenia atmosfery. Prokuratura albo nie wie dokładnie, o co chodziło, albo nie chce mówić. Pojawia się tu cały czas to sformułowanie zaiskrzenie atmosfery. W trakcie tego zaiskrzenia atmosfery jeden z Polaków, 21-latek, ukradł z tego baru dwie butelki napoju i wyszedł z niego. Właściciel i kucharz pobiegli za nim. Doszło do jakiejś szamotaniny, w trakcie której ten mężczyzna, ten 21-latek, został trzykrotnie ugodzony nożem kilkadziesiąt metrów od tego baru. Jedna z tych ran w okolicy serca okazała się raną śmiertelną. Prokuratura, znaczy policja zatrzymała bezpośrednio, niedługo po tych wydarzeniach, cztery osoby, w tym dwóch cudzoziemców, pracowników tego baru. Dzisiaj rano pierwszy z nich usłyszał zarzut zabójstwa 21-latka. Zresztą w trakcie przesłuchania przyznał się może nie tyle do zabójstwa, co przyznał się do tego, że użył w trakcie tej szamotaniny noża. Niedawno prokuratura zarzut zabójstwa postawiła również drugiemu z tych obcokrajowców. Pierwszy, który usłyszał zarzut, jest Tunezyjczykiem, był kucharzem w tym lokalu. Drugi to Algierczyk, właściciel. Ja rozumiem, że ty też trzeba powiedzieć, że niektórzy z nich mają dwa paszporty, tak? Tak, ten o ile nie wiem, jaki jest status prawny tego Tunezyjczyka, natomiast ten Algierczyk, właściciel czy współwłaściciel tego lokalu, ma podwójne obywatelstwo, ma obywatelstwo algierskie i polskie, jest mieszkańcem Ełku. I rozumiem, że z informacji, które przekazała prokuratura, prokuratura nie informuje w tej chwili, jakie było tło, dlaczego doszło do tego zaiskrzenia. Nie, jest pytanie, które zadajemy prokuraturze za każdym razem. No, prokuratura mówi tutaj, że ta sytuacja nie jest do końca jasna. Pojawia się tylko to sformułowanie o zaiskrzeniu atmosfery. Natomiast prokuratura też przyznaje, że żaden z tych dwóch Polaków do aniołów nie należał. Ów młody mężczyzna, który poniósł śmierć, który został zadźgany tej nocy, dwukrotnie skazany za groźby i rozboje. Jego kolega, który jest w sprawie świadkiem, również nie jest osobą o jakby czystym koncie kryminalnym. To jest tragedia. Młody człowiek stracił życie. I teraz powiedzmy, bo to jest jedna część tych niepokojących zdarzeń, które mają miejsce w Ełku, ta najbardziej tragiczna, ale w efekcie, czy w odpowiedzi, w reakcji na to zabójstwo zaczęły się zamieszki w Ełku, które jednak już chyba, jak rozumiem, w sposób jednoznaczny miały charakter antyuchodźczy, czy antyimigrancki. Antyuchodźczy, antyimigrancki, ja bym nawet powiedział wprost, biorąc pod uwagę hasła, jakie podczas nich padały, rasistowskie. Tak, rzeczywiście, te zamieszki zaczęły się w Nowy Rok, czyli w niedzielę, dzień po tym zdarzeniu. Wtedy ludzie, głównie młodzi ludzie, samorzutnie zaczęli gromadzić się w okolicach tego baru. Duża część przynosiła znicze, kwiaty, zresztą te znicze i kwiaty stoją pod tym barem teraz. Również teraz wciąż przybywają tam nowe. Natomiast jakby w trakcie tej formy upamiętniania tego młodego człowieka zaczęły z tłumu padać antyimigranckie hasła, a potem pierwsze kamienie.
No w efekcie ten bar został zdemolowany. Po tym jak zdemolowano ten bar, część z tych kilkuset zgromadzonych pod barem osób, bo na pewno nie wszystkie, część z nich zaatakowała policję i tak naprawdę takie zamieszki z bardzo mocnymi antyimigranckimi hasłami i postulatami wyrzucenia wszystkich obcych z Ełku, no one trwały do późnych godzin wieczornych. Policja zatrzymała 28 osób, dwóch policjantów zostało rannych. Te zatrzymane przez policję osoby, one nadal są, jakby nie odzyskały nadal wolności. Dzisiaj rozmawiałem z rzeczniczką tutejszej policji, ona mówi, że w większości z nich zostanie postawiony zapewne zarzut niszczenia mienia, być może niektórym również zarzut czynnej napaści na funkcjonariuszy. To są rzeczy, które, o których wszyscy wiemy, które działy się no, na ekranach telewizorów wczoraj. Można było je tam zobaczyć. Natomiast to, o czym już się tak głośno nie mówi, to to, że tego samego wieczoru próbowano podpalić mieszkanie tego oskarżonego o współudział w tym zabójstwie Algierczyka, właściciela lokalu. Ono się mieści na tej samej ulicy, to ten lokal kilkaset metrów dalej, a także próbowano zniszczyć, powybijano szyby w drugim z barów kebab należącym do tego Algierczyka, znajdującym się w innej części centrum Ełku. I teraz pytanie, krążyły plotki na temat tego, że dzisiejszy wieczór i noc też mogłyby być bardzo niespokojne i nie wiem, czy coś się z tego potwierdziło, co się teraz dzieje w Ełku. Mam nadzieję, że takie wrażenie, jakie mam ja, nie tylko ja, nie jest wrażeniem błędnym, ale wydaje się, że jakby ten taki największy gniew jednak wczoraj w jakiś sposób się wypalił. Rzeczywiście cały dzień w okolicach tego baru stały grupki głównie młodych ludzi. Wieczorem zebrało się ich tam więcej, około 150 osób. Generalnie zachowywały się raczej spokojnie, ze wyjątkiem kilku ewidentnie pijanych młodych ludzi, którzy wychodzili na jezdnię, próbowali prowokować policję. O 18 w katedrze ełckiej tutejszy biskup Mazur rozpoczął odprawianie mszy w intencji tego Daniela, tego młodego człowieka, który zginął pod tym barem. No, część tych osób będących, stojących tam w okolicach tego hotelu przeniosła się na tą mszę. W tej chwili jest tam pusto i spokojnie. No, do tego jest bardzo fatalna pogoda, co też myślę, że jakby dość mocno może ochładzać nastroje, pada śnieg z deszczem, jest bardzo zimno. Tak więc jest nadzieja, że protestujący wysłuchali apelów siostry zabitego i prezydenta Ełku, którzy apelowali o spokój, o to, że no, żeby nie robić tutaj zamieszania, nie wywoływać kolejnych zamieszek. O tym samym zresztą mówił biskup Mazur kilkanaście minut temu podczas nabożeństwa, gdzie mówił, że przemoc, zemsta i agresja nie są drogą chrześcijanina, więc na tą chwilę przynajmniej wygląda na to, że będzie już spokojnie. Oczywiście ustalenie tego, jak doszło do tego wzrostu napięcia i do zabójstwa, czy jak mniej więcej teraz już w zasadzie prawie wiemy, ale jakie były okoliczności. Być może do końca nigdy nie zrozumiemy, każdy będzie miał swoją wersję, ale na pewno prokuratura teraz próbuje ustalić, ile może. Ale niestety też wiemy, że między innymi Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego, od razu zaczął tę tragedię, czy tę przemoc wiązać z kwestią religii, z kwestią uchodźców. Również podlaski poseł Kukiz 15, a obecnie chyba NDCRP Adam Andruszkiewicz, on również tutaj ewidentnie grał na taki przepraszam bardzo, grał na takiej antyimigranckiej, antyislamskiej nucie,
No, również część internetowej aktywności niektórych chełmskich radnych pozostawiała tutaj pod tym względem wiele do życzenia. No, oni dzisiaj się nieco wycofywali z tego, co pisali wczoraj, natomiast no, jakby można było niektóre ich wypowiedzi odczytać jako pochwałę tej próby samosądu. Ale drugie, ale drugą kwestią jest to, że rozumiem, że w Ełku jest napięcie i będziemy o tym rozmawiać, no ale to jest oczywiście ogromne wyzwanie dla władz. Nie tylko kwestia policji, ale też pracy w społeczeństwie, w którym są napięcia. Natomiast nie wiem, czy udało Ci potwierdzić informację o tym, że już wcześniej był atakowany to miejsce, to znaczy, że w jakiś sposób, to jest zawsze pytanie o zaufanie do państwa i ze strony mieszkańców, i ze strony imigrantów i przybyszów, czy oni mieli powody, by się po prostu obawiać? To miejsce, nie mam informacji, by konkretnie to miejsce było wcześniej atakowane, zwłaszcza, że ten bar istnieje od bardzo niedawna, natomiast w marcu ubiegłego roku zaatakowano pracowników innego kebab baru w Ełku. Tam pięciu Polaków pobiło dwóch mieszkańców Afryki Północnej. W ocenie prokuratury to pobicie miało jednoznaczne podłoże rasistowskie, narodowościowe. Tych pięciu Polaków niedawno do sądu w Suwałkach wpłynął akt oskarżenia w tej sprawie. Ta rozprawa się jeszcze nie rozpoczęła. Dzisiaj, kiedy rozmawiałem z mieszkańcami, a duża część tych mieszkańców, z którymi rozmawiałem, niestety pochwalała to, co się działo wczoraj, to oni mówili, że podczas tego zajścia w marcu jeden z Polaków został ugodzony przez jednego z Arabów nożem. Natomiast pytałem wyraźnie o tą sprawę w prokuraturze. Prokuratura tego absolutnie nie potwierdza. Mówi, że był atak Polaków na, tam konkretnie chodziło chyba o Egipcjan. Natomiast nic absolutnie nie wiadomo im o tym, by ci Egipcjanie w jakikolwiek sposób no, zranili tych napastników. Bardzo Ci dziękuję. Jakub Medek, reporter Radia Tok FM, który jest w Ełku, był Państwa gościem. Na koniec jeszcze, ale to będziemy o tym więcej mówić. Ja z niepokojem usłyszałam ministra Błaszczaka, który sprawę bagatelizuje i uważa, że nie ma problemu, tylko że jak problemy wybuchną, to będziemy wtedy pytać, gdzie były władze, kiedy można było jeszcze im zapobiec. Ale to tyle, co dziś dla Państwa z Mietem Strzeleckim przygotowaliśmy. Program realizował Kamil Wróblewski. Informacja po nich Krzysztof Sendecki. Zaprasza na jeszcze więcej sportu i na rozmowę z Wojciechem Szczęsnym o mistrzostwach, o mistrzowskich szansach Andrzeja Warzyka. Postfaktum. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz na stronie tokfm.pl/audycje. Reklama. Teraz MediaMarkt. 50 lat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż trzech naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli Pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Zaczęłam ćwiczyć, by schudnąć. Instruktorka poleciła mi suplementy diety Fundamik. Myślałam, że odżywki są tylko dla sportowców, ale Fundamik jest dla osób takich jak ja. Jest bezpieczny i dostępny w aptekach. Teraz, 30 minut przed treningiem, biorę formułę stymulującą Fundamik, której składniki dodają energii i wspierają spalanie tłuszczu. A po ćwiczeniach piję odżywczy koktajl białkowy Fundamik. I potem nie jestem głodna. Teraz nareszcie widzę efekty. Fundamik, by trening dał Ci więcej. Do premiery filmu Po prostu przyjaźń. Już tylko 4 dni. Zapraszam, Magdalena Różdżka. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 19.20, Sergiusz Piotrkowski. Osoby, które brały udział w zamieszkach pod barem z kebabami w Ełku, mają od 17 do 50 lat i były pijane, przekazała rzecznik prasowa ełckiej policji. Po wczorajszych zamieszkach funkcjonariusze zatrzymali już 28 osób. Ponieważ byli oni pod wpływem alkoholu, czynności z nimi śledczy podejmą dopiero wówczas, gdy będą już zupełnie trzeźwi. W sylwestrową noc przed barem z kebabami w Ełku doszło do zabójstwa
21-letniego Daniela. Zarzut zabójstwa usłyszeli już obywatel Algierii, właściciel baru oraz jego pracownik, obywatel Tunezji. Wczoraj w Ełku doszło do zamieszek. Tłum, głównie młodych ludzi, niszczył lokal i rzucał petardami. W stronę policji chroniącej bar poleciały butelki po alkoholu i kamienie. Witold Waszczykowski postawił na złe kierunki w polityce zagranicznej i próbuje budować koalicje blokujące, a nie budujące, ocenia ministra spraw zagranicznych Jan Grabiec z Platformy Obywatelskiej. Jutro szef MSZ-u ma przedstawić na posiedzeniu rządu kierunki polskiej polityki zagranicznej na obecny rok. Według Grabca Waszczykowski za bardzo próbuje też zaistnieć w polityce wewnętrznej i przez to, zdaniem rzecznika, cierpi polska dyplomacja. Minister Waszczykowski twierdzi, że nie jest dyplomatą i wypada się z nim zgodzić akurat w tym względzie. Nie jest dyplomatą z całą pewnością, jeśli chodzi o styl wypowiedzi. Od roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych stawia na relacje w ramach Grupy Wyszehradzkiej Stany Zjednoczone oraz Turcję. W kampanii wyborczej Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało, że w stosunkach z krajami Europy Zachodniej będzie bardziej stanowcze niż poprzednicy. Środki przeciwbólowe stosowane w chorobach gardła, uzależnieniach od nikotyny, środki antyseptyczne i dezynfekujące to niektóre z leków, które będą mogły być sprzedawane w sklepach ogólnodostępnych. Resort Zdrowia przygotował nową listę leków, które będą mogły być sprzedawane poza aptekami. Kierownictwo resortu od dawna zapowiadało ograniczenia w sprzedaży leków w sklepach i na stacjach benzynowych. W ocenie resortu w obrocie pozaaptecznym nie może być leków, które są potencjalnie niebezpieczne, a powinny być tam też sprzedawane leki do doraźnego stosowania, które nie powinny być w dużych opakowaniach. A na kolejne informacje Radio Tok FM zapraszam już o godzinie 19.40. Pogoda. W nocy przelotne opady śniegu, temperatura na przeważającym obszarze Polski od minus 4 do minus 2 stopni. We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady śniegu. Na południu kraju może napadać go nawet 10 cm. Temperatura od minus 2 do 4 stopni. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Sportu w Radiu Tok FM. Krzysztof Sendecki, witam Państwa w magazynie Jeszcze Więcej Sportu. Dziś razem ze mną komentator boksu w Sportklubie i Fightklubie, a także szef działu wideo Agencji Informacyjnej Polska Press, Wojciech Szczęsny. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A to oznacza, że porozmawiamy sobie o boksie, o wadze ciężkiej, o tym, co czeka nas w 2017 roku, chociaż tak naprawdę w tej pierwszej części 2017 roku, bo trochę wydarzeń bokserskich nam się tutaj fajnie przedstawia i będą Polacy. 25 lutego już w Birmingham, w stanie Alabama, w Stanach Zjednoczonych, Andrzej Wawrzyk będzie walczył o pas mistrzowski z Deontayem Wilderem. Pas mistrzowski Federacji WBC. Znowu nadzieja, że może wreszcie Polak będzie mistrzem wagi ciężkiej. Pytanie, czy w ogóle Wawrzyk w tym starciu ma jakiekolwiek szanse? Nie wiem, skąd wynikają twoje wątpliwości. Tak sobie czytam i patrzę i jeszcze nie znalazłem nikogo, kto by powiedział, że Wawrzyk ma szansę, albo, no nie, już nawet nie powiem, że ktokolwiek uważa go za faworyta. Mam wrażenie, że po przeczytaniu wywiadu z nim w Przeglądzie Sportowym też tak on sam nie za bardzo wierzy w to, że jest w stanie pokonać Wildera. On zapowiada, że powalczy. Pięściarze często tak mówią przed ważnymi walkami, że na pewno się nie poddadzą. Ja myślę, że Andrzej Wawrzyk został troszeczkę niesprawiedliwie w ostatnim czasie oceniony, bo pojawiło się bardzo wiele negatywnych komentarzy po ogłoszeniu, że do tej walki rzeczywiście dojdzie. Chociaż to już było, no może nie wiadomo, natomiast mówiło się o tym już od kilku ładnych miesięcy, że Wilder może rzeczywiście wybrać go jako swojego przeciwnika w kolejnej dobrowolnej obronie i tak się stało. Wawrzyk rzeczywiście, no trudno tutaj ocenić jego szanse jako duże, natomiast jeśli chodzi o samo to, że on przystąpi do tej walki, to tak jak wspomniałem, troszeczkę niesprawiedliwie został oceniony, gdyż Wilder go wybrał na takiej samej zasadzie jak Artura Szpilkę. A kiedy Szpilka walczył z Wilderem, no to nie słyszało się tylu głosów, że na jakiej zasadzie, że dlaczegoż to, w jaki sposób on zasłużył. Wawrzyk, podobnie jak Szpilka, był po prostu w pierwszej, jest w pierwszej 15 rankingu WBC i po prostu ma prawo do walki mistrzowskiej. Sam Andrzej Wawrzyk przyznaje, że jest
stronę bokserem no niezbyt odpornym na ciosy. Mówiąc nawet o tym, że poprawił obronę, to jak go Wilder trafi, a trafiać potrafi, to tu możemy bardzo szybko się pożegnać z tą walką. I ja mam takie pytanie, czy ty masz pomysł na przykład, jak Wildera może Andrzej Wawrzyk pokonać, pamiętając też to, co zrobił z Arturem Szpilką? No, ja tutaj Andrzejowi Wawrzykowi pomysłów nie będę podsuwał. Kiedyś Mike Tyson fajnie powiedział o planach taktycznych swoich rywali, że każdy ma plan, dopóki nie dostanie czystego ciosu w szczękę, więc wydaje mi się, że może mieć Wawrzyk taki plan, jak na przykład miał z Aleksandrem Powietkinem, kiedy już walczył 3 lata temu o pas WBA. Z tego co pamiętam, wtedy plan taktyczny polegał na tym, żeby 2-3 rundy poboksować na dystans, począć ring, a dopiero potem przystąpić do jakichś odważniejszych akcji. No problem polegał na tym, że walka zakończyła się w 3 rundzie i Wawrzyk już nie miał czasu za bardzo, aby pokazać to, czego nauczył się przez wiele lat w gymie. Natomiast musi wyjść odważnie, no i spróbować, no może jakiś frontalny atak od pierwszego gongu, naprawdę no trudno powiedzieć, co wymyślą, natomiast na pewno coś wymyślą, no bo przecież trenerem od wielu lat Wawrzyka jest Fiodor Łapin, wybitny szkoleniowiec i fachowiec, więc jakiś plan taktyczny to na tę walkę będzie. To jeszcze ja tak będę drążył trochę, a ty będziesz trochę bronił Andrzeja Wawrzyka, bo też sam w wywiadzie mówi, że on chciał walczyć z Tomaszem Adamkiem. Odpowiedź jakby ze strony Adamka nie przyszła, a przyszła propozycja od Timu Wildera, więc zdecydował się oczywiście przyjąć tą walkę. Też spore pieniądze zarobi, największe w swojej karierze Wawrzyk. To nie jest wielki przeskok z, nie wiem, chęci walki z Tomaszem Adamkiem na jednego z najlepszych, niepokonanych w tej chwili bokserów wadze ciężkiej? Wilder, przede wszystkim o Adamku zawsze się mówiło, że on nie był nigdy prawdziwym ciężkim. Pamiętamy, on był mistrzem świata kategorii półciężkiej, junior ciężkiej, tam rzeczywiście prezentował się znakomicie i nie ustępował warunkami fizycznymi swoim rywalom. W królewskiej kategorii było już gorzej. I pod tym względem, i biorąc także pod uwagę, że Adamek ma już swoje lata, no to na pewno dla Wawrzyka to już by nie była taka trudna walka. Pamiętajmy, że w tym roku Adamek przegrał przed czasem z Amerykaninem Moliną, a z kolei Molina niedawno z Joshuą przez ciężki knockout walczył o Mistrzostwo Świata i to trochę pokazuje, w jakim miejscu jest Adamek, który no niestety nie daje już rady tym średniakom. No powiedzmy z bezpośredniego zaplecza czołówki królewskiej kategorii, natomiast no nie samej czołówce, więc wydaje mi się, że walka z Adamkiem byłaby dużo łatwiejsza, natomiast na pewno za dużo mniejsze pieniądze, ale nie można się też dziwić ze sportowego punktu widzenia. No oczywiście Wawrzyk dostanie ogromną garzę, natomiast nie odmawiajmy mu jakby aspiracji czysto sportowych. Jak to się mówi, walk mistrzowskich się nie odmawia, no i Wawrzyk po prostu nie odmówił. Do tej pory jedna porażka tylko dla wspominania z Powietkinem przez ciebie, jeśli chodzi o Andrzeja Wawrzyka. On też mówił o tym, że wtedy to miał wielki przeskok na wielką galę z pomniejszych gal w Moskwie walczył. Trochę go to przestraszyło, może teraz będzie lepiej. Na tej gali w Birmingham też będzie walczył, też tutaj wspomniany już, Artur Szpilka, który po tym ciężkim nokaucie, po leczeniu kontuzjowanej ręki, wraca do ringu i będzie walczył z Dominikiem Brazil. To jest też zawodnik, powiedzmy, że blisko czołówki, który ma jedną porażkę, porażkę z Antonym Joshuą, do którego za chwilę dojdziemy. Jak ty oceniasz szansę Artura Szpilki? Ja lubię to określenie, którego już użyłem, czyli bezpośrednie zaplecze czołówki. No to wydaje mi się, że Brazil właśnie, to jest mniej więcej ten poziom, co Artur Szpilka, chociaż oczywiście Szpilka jest mistrzem, jeśli chodzi o autopromocję i też potrafi bardzo efektownie boksować. Wydaje mi się, że Szpilka będzie faworytem, chociaż lekkim. Nie przesadzałbym tutaj z takimi ocenami, że dla Szpilki to będzie spacerek. Trzeba pamiętać, że Brazil dysponuje bardzo mocnym ciosem, a z kolei Szpilka też nie ma zbyt twardej szczęki, trzeba pamiętać. Może to nie jest przypadek Wawrzyka, który rzeczywiście sam przyznaje, że każdy czysty cios robi na nim wrażenie niemalże. No to pamiętajmy, że Szpilka poza tym ciężkim nokautem z rąk Wildera był dwukrotnie na deskach w walkach z Mike'iem Mollo, który co prawda mocno bije, ale jednak też w czołówce nie jest.
Więc ja mam taki pogląd na tę walkę, że jeżeli będzie spora przewaga Szpilki do przez pierwsze 6 rund, to on powinien potem, jeżeli nie uda mu się znokautować Brazila, dowieść to zwycięstwo. Natomiast jeżeli ta walka potrwa dłużej, to może mieć problemy, bo Brazil ma poważne luki w obronie. On często jest w tarapatach, bywa liczony, natomiast zwykle, poza walką z Joshuą, no ale to jest mistrz świata i prawdziwy mocarz, tam do ostatniego gongu Brazil nie dotrwał, to w innych on się jednak mimo tych ciężkich ciosów, które lądowały na jego szczęce, nie poddawał i potrafił przechylać szale zwycięstwa na swoją stronę, więc wydaje mi się, że tutaj raczej Szpilka powinien się przygotowywać na ciężkie 12 rund. Kilka nazwisk tych zawodników z kategorii ciężkiej już tutaj padło w tej rozmowie. Wilder to jest mistrz federacji WBC, Anthony Joshua mistrz federacji IBF, jest jeszcze Joseph Parker mistrz federacji WBO, jest Władimir Kliczko, o którym pewnie jego walce z Antonym Joshua porozmawiamy, plus ci, których wymieniliśmy, plus Tyson Fury, który z innych powodów odpadł. Tak się zastanawiam, bo wielu tych zawodników ze sobą nigdy nie zawalczy. Nie wiem, czy doczekamy jeszcze unifikacji pasów takiej, żeby był jeden mistrz i czterech federacji. A tak się zastanawiam, jak ty byś miał swój ranking stworzyć, nie wiem, najlepszego zawodnika w kategorii ciężkiej obecnie, albo tego, którego najbardziej cenisz? Takiego zestawienia subiektywnego wolałbym nie tworzyć. Znaczy, jeśli chodzi o moją czołówkę wagi ciężkiej, to zawsze na szczycie będzie Andrzej Głota, ale to jest oczywiście taki, powiedzmy, nostalgiczny aneksik do tego zestawienia. No moim zdaniem na pewno w pierwszej trójce, ale dowolną kolejność można sobie tutaj ułożyć, są Anthony Joshua, Luis Ortiz, o którym nie wspomniałeś, znakomity Kubańczyk, oraz Anthony Joshua. Wspomniałeś również... Nie, poczekaj, Anthony Joshua, Luis Ortiz I Luis Ortiz, Anthony Joshua i Tyson Fury. Tyson Fury i tutaj muszę łamane na Władimir Kliczko. O, może tak. Tak by było najlepiej, gdybyśmy to zestawili. Tyson Fury oczywiście, nie wiemy, czy on wróci, ma wrócić w tym roku, natomiast to jest ta trójka, czwórka, która jest czołowa, ale wspominałeś o tym, że nie będziemy mieli unifikacji. Otóż właśnie w kwietniu przecież Kliczko będzie walczył z Joshuą o dwa pasy, będą to pasy WBA oraz IBF, więc mamy unifikację, a Wilder zapowiada, mistrz WBC, że bardzo chętnie zmierzy się ze zwycięzcą tej walki, więc może rok 2017 będzie pod tym względem w królewskiej kategorii dużo, dużo lepszy niż ubiegły, gdzie rzeczywiście nastąpiło bezkrólewie, bo Fury, który pokonał Kliczkę, utracił wszystkie pasy, no i teraz rzeczywiście mamy trzech mistrzów, ale zbliżają się unifikacje i może będziemy mieli jednego czempiona. Dobra, to zaraz o tej pierwszej świetnie zapowiadającej się unifikacji, ale jeszcze chciałem cię o Luisa Ortiza zapytać, bo 27 wygranych, 0 porażek, okej, ale Brian Jennings, to jest właściwie tak, jak patrzę i oczywiście ja nie dysponuję taką wiedzą na temat boksu jak Tony Thompson, powiedzmy jeszcze. No i Tony Thompson, no powiedzmy, ale nie ma tu wielkich nazwisk w tym jego rekordzie, poza Bryantem Jenningsem. To coś jest, oznacza? To jest prawda, tutaj rzeczywiście słusznie zauważyłeś, natomiast większość ekspertów widzi w Kubańczyku, widzi u niego gigantyczny potencjał. Naprawdę wydaje mi się, że technicznie, jeśli chodzi o siłę ciosu, o możliwości, o warunki fizyczne, bo on ma co prawda metr bodajże 93 wzrostu, natomiast zasięg ramion to jest 211 cm. Dla porównania Szpilka, który jest, jeśli chodzi o wysokość, jest identyczny, to zasięg ramion ma mniejszy o 20 cm. Pod tymi wszystkimi względami Kubańczyk jest wyśmienitym zawodnikiem i naprawdę czekamy wszyscy tutaj na jego wielkie testy i walki z czołówką i on naprawdę może wyjść zwycięsko z tych walk. Zwłaszcza, że pamiętajmy, w tym roku zmienił promotora. To też jest charakterystyczne. Był pod skrzydłami Golden Boy Promotions w Stanach Zjednoczonych, a od połowy tego roku ma już kontrakt podpisany z Eddiem Hearnem Matchroom, czyli brytyjską stajnią, i to może zapowiadać wielkie walki w wykonaniu tego zawodnika. I to, że on nie miał jakichś wielu poważnych testów, to wcale nic nie oznacza, a moim zdaniem wygrana nad Bryantem Jenningsem jest więcej warta niż ostatnich kilka zwycięstw mistrza świata Deonta Wildera
czyli tutaj absolutnie nie należy Kubańczyka lekceważyć. Dobrze, to jeszcze na koniec. Pierwsza z tych unifikacji, która na pewno dojdzie do skutku, i dwa nazwiska z czterech, które wymieniłeś, Antony Joshua kontra Władimir Kliczko, to 29 kwietnia na Wembley. Wielkie wydarzenie, wielkie zainteresowanie, już pierwsza konferencja prasowa za tymi zawodnikami i na razie jest miło i sympatycznie, żadnych skandali na konferencjach się raczej nie spodziewamy. A czego się mamy w kwietniu spodziewać w ringu? My spodziewajmy się, liczmy na to przede wszystkim, że do tej walki dojdzie, bo w ostatnich czasach niestety bardzo często było tak, że do naprawdę dużych walk nie dochodziło. Ostatnio Aleksander Powietkin w ostatniej chwili wpadka dopingowa do walki nie dochodzi. Poprzednio Tyson Fury pod problemy mentalne też walki nie ma, Deontay Wilder kontuzja, więc oczekujmy tego, liczmy na to, że do tej walki po prostu dojdzie, wtedy by było najlepiej. Natomiast jeśli chodzi o konferencje prasowe, tutaj żadnych zaczepek, bujek i awantur nie będzie. To są dwaj pięściarze, którzy są dosyć kulturalni, poza tym darzą się sporym szacunkiem. Natomiast w ringu na pewno między linami już tak miło nie będzie. No i miejmy nadzieję, że wreszcie pojawi się zunifikowany, jak to się mówi, czempion i ten 2017 rok przyniesie więcej rozwiązań niż pytań. A Władimir Kliczko jeszcze twoim zdaniem może nas czymś zaskoczyć? Zaskoczyć raczej nie, natomiast no, wszyscy spodziewają się regresu, bo on już, no to jest rocznik 76 i no i łącznie to już będzie półtora roku bez walki. Pięściarze potrafią po takim czasie wrócić, jak to się mówi, zardzewiali. No, no zobaczymy, jak się przygotuje. Trudno powiedzieć, bo może się okazać, że z dawnego Władimira Kliczki nic już nie zostało, a może się okazać, że dobrze przepracował te kilkanaście miesięcy, dobrze mu ta przerwa zrobiła i on po prostu wejdzie między liny i kto wie, może znokautuje Joshua i odzyska swoje pasy. Wojciech Szczęsny, dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. To było jeszcze więcej sportu. Do usłyszenia. Jeszcze więcej sportu w radiu TOK FM. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz na stronie tokfm.pl/audycje. The proper application of technology. The more important question is, why shouldn't they? Why shouldn't they have this right to go to school? Это был очень важный тест для всего нашего народа. I'm not optimistic or pessimistic. I know that we have to do what the commission is doing. Światopodgląd. Od wtorku do piątku po 15. Zaprasza Agnieszka Lichnerowicz. Reklama. My Polacy jesteśmy pełni sprzeczności. Gościnni w niegościnnych czasach. Zwolennicy tradycji. Otwarci na nowe. Im słabsi, tym silniejsi. Im trudniej, tym nam łatwiej. A im mniej mamy, tym chętniej się dzielimy. Mimo sprzeczności wiele nas łączy w Polsce. Wirtualnej Polsce. Teraz także w telewizji. Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi z reguły zdają sobie sprawę z potrzeby zażywania magnezu. Pytają mnie jednak, jaki magnez wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który sam stosuję. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera magnez o znakomitej bioretencji, potwierdzonej badaniami. Ale to nie wszystko. Neomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomax Kurcz. Neomax. Taki powinien być magnez. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 19.40, Sergiusz Piotrkowski.
módlmy się o pokój, spokój, pojednanie w naszym mieście. Droga przemocy, zemsty i agresji to nie jest droga chrześcijanina. Tak mówił dziś biskup Ełcki Jerzy Mazur podczas mszy świętej w intencji 21-letniego Daniela, który zginął po awanturze w barze z kebabem w sylwestrową noc. Na początku nabożeństwa biskup odczytał listę rodziny zmarłego, która, jak wyjaśnił, chciała za jego pośrednictwem zwrócić się z prośbą o spokój do protestujących. W reakcji na śmierć osób o spokój do protestujących osób w reakcji na śmierć Daniela prokuratura rejonowa w Ełku zarzuty zabójstwa postawiła w tej sprawie najpierw pracującemu w barze obywatelowi Tunezji, a następnie właścicielowi lokalu Algierczykowi. Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości nie rozważa możliwości odłożenia w czasie reformy edukacji. Uważamy, że jest dobrze przygotowana, powiedział wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Szef prezydenckiego biura prasowego Marek Magierowski, pytany z kolei o ewentualne weto prezydenta wobec ustawy wprowadzającej reformę edukacji, powiedział, że prezydent podejmie decyzję w konstytucyjnym terminie. Na portalu w polityce.pl pojawił się dziś artykuł pod tytułem PiS zastanawia się, czy rękami prezydenta nie odłożyć reformy edukacji. Według autora publikacji przed nowym rokiem Jarosław Kaczyński miał usłyszeć od prezydenta Dudy, że ten rozważa dwa weta wobec ustawy o zgromadzeniach i ustawy o edukacji. 9 stycznia w Katowicach odbędą się obchody 50. rocznicy śmierci Zbyszka Cybulskiego. To właśnie w stolicy województwa śląskiego aktor został pochowany. Uroczystości rozpoczną się na cmentarzu przy ulicy Sienkiewicza, gdzie znajduje się rodzinny grób Cybulskich, w którym obok aktora spoczywają jego rodzice. Później w kinoteatrze Rialto odbędzie się spotkanie wspomnieniowe z przyjaciółmi i z sympatykami Zbigniewa Cybulskiego. Magdalena Gościniak z instytucji Silesia Film zapowiada, że pojawią się m.in. Daniel Olbrychski, Barbara Kraftówna, Iga Zembrzyńska czy Jacek Fedorowicz. No i też pan Alfred Andrys, zwany Alfą, to jest chyba największy przyjaciel Cybulskiego, ten człowiek, z którym razem wskakiwali wtedy we Wrocławiu do pociągu. W katowickim kinie Kosmos przez cały styczeń odbywać się będzie natomiast przegląd filmów z udziałem tego wybitnego aktora. Kino to było zresztą widoczne z okien mieszkania rodziców Cybulskiego. Z Katowic Grzegorz Kozieł, TOK FM. A na kolejne informacje Radio TOK FM zapraszam już o 20:00. Pogoda. W nocy opady śniegu, temperatura na przeważającym obszarze Polski od minus 4 do minus 2 stopni. We wtorek dalej śnieg, na południu kraju może napadać go nawet 10 cm. Temperatura od minus 2 do 4 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Magazyn motoryzacyjny. No i dobry wieczór Państwu. 2017, Sławek Poruszewski, Jacek Balkan. Ile to już lat? No i od 2003 do 2017. Co ty mówisz? To już ponad 13, no fakt. No ładnie 2017 wygląda, wiesz, jak się tak daty pisze. Nie zwracasz na to uwagi? Ja to jakoś zwracam. Ja nie zwracam uwagi na rocznik, na datę pierwszej rejestracji co najmniej. A jednak? No pewnie. Witamy Państwa pięknie. Dzisiaj mamy do Państwa kilka ciekawych informacji. W ogóle ten rok zaczniemy z przytupem, dlatego że... No jaki to przytup będzie, bo ja nawet nic nie wiem. Taki przytup, że już... Pokaż nam te swoje... A już jutro powiemy Państwu o trzech pick-upach. Proszę Państwa, każdy ma ponad 5,20, a nawet niektóre ponad 5,30. Każdy jest ciasny jak diabli. Każdy jest zupełnie inny niż pick-up sprzed 10-15 lat, od których zaczynaliśmy. Znaczy, no, ja zaczynałem przygodę. Mamy Toyota Hiluxa, najnowszy model. Mamy Mitsubishi L200, najnowszy model. I bliźniaka, czyli Fiata... Fullbacka. To jest zupełna nowość w koncernie Fiata, taki duży pick-up. Znaczy to jest dokładnie to samo, co Mitsubishi L200, oprócz logo. Znaczki. I na kierownicy i z przodu, tak. I to wszystko. I o tych samochodach opowiemy Państwu jutro. A dzisiaj opowiemy Państwu o tym, jak stracić spokój znajomych. Otóż wyobraź sobie, że to na razie w Wielkiej Brytanii działa. Zaraz będzie na drugą nóżkę też. W Wielkiej Brytanii do modeli Volvo S90, V90, XC90 możesz za 110 funciaków dokupić czerwony kluczyk. Ten czerwony kluczyk to jest taki specjalny kluczyk,
który możesz dać na przykład dziecku. Możesz dać go znajomym, którym na przykład sąsiadom, którzy pożyczają od ciebie jakoś tak mniej lub bardziej regularnie samochód. Powiedz mi, czy ta czerwień ma tu jakieś znaczenie? Nie. Żeby ci się nie pomyliło. Okay. W każdym razie jest to specjalnie zaprogramowany kluczyk, który jeszcze dodatkowo, mam nadzieję, możesz sobie... chociaż tak do końca nie jestem pewien, zaprogramować. Ten kluczyk ogranicza możliwości twojego samochodu. O, więc to tak jak w Fordzie było. Tak, tylko tam... Ford My Key, pamiętasz? Tak, pamiętam. Natomiast tam było to dla dziecka. No, no, że nie możesz zrobić głośniej radia, musisz zapiąć pasy i tak dalej, i tak dalej. Ograniczana, no to tutaj, tak, tylko widzisz, Ford jest fajnym samochodem. A Volvo z tymi swoimi systemami bezpieczeństwa trochę pochrzanionym, ale to zaraz do tego dojdę. W każdym razie dostajesz taki czerwony kluczyk od sąsiada na przykład, bo chcesz pojechać po... pralkę, a to akurat do XC90 wejdzie. Wiem, bo wiozłem. I tak, z tym czerwonym kluczykiem prędkość maksymalna tego samochodu jest ograniczona do 120 km na godzinę. Okej. Adaptacyjny cruise control, czyli tempomat, jest ustawiony w taki sposób, że jest maksymalny dystans ustawiony domyślnie i nie da się go zmienić. Czyli nie możesz sobie zaprogramować tego w taki sposób, żeby nie dostać szału w tym samochodzie, dlatego że jak jedziesz autostradą z tą prędkością 120 km na godzinę, która załóżmy, że w tych krajach jest tam, w Wielkiej Brytanii to będzie te 120, 75 mil, tak? Czyli to będzie te 120 km na godzinę, więc jedziesz sobie te 120, ale ten dystans między samochodem przed tobą jest tak duży, że cały czas się ktoś przed ciebie wpycha. Ja to znam też z polskich dróg, że jak starasz się zachować, im bardziej bezpiecznie jedziesz, im bardziej chcesz być uprzejmy, ale to nawet nie chodzi o to, jest ślisko, słuchaj, pada deszcz, który przymarza, więc staram się mieć 3 sekundy przed sobą samochód. Ale w którym i tak, to i tak... samochodzie pokazuje ci sekundy? W sekundach, w Oplach chyba jak. A nie w renówkach? Albo w renówkach, to jest tak. Dobry pomysł. No, wbrew pozorom tak, w każdym razie... chociaż to... No dobra, no czas tego... różnie to działa, ale jest to ciekawe. W każdym razie... nie da się tego zmienić. Oprócz tego jeszcze... Tak, wtedy twoja jazda zaczyna przypominać jakiś taki koszmar mały, bo faktycznie co chwila będziesz... Nie możesz wyłączyć systemów tych wszystkich, które tak źle działają w tych głupich Volvo, takich jak system utrzymywania samochodu w pasach, czyli wszystko to, jak tam, nie wiem, omijasz jakąś delikatną dziurę czy coś, robisz to bez kierunkowskazów, bo inaczej ludzie zaczną na siebie wpadać, ci, którzy są przed tobą, za tobą. To masz rację, że ja pamiętam, bo ja generalnie od razu tu z jedną rzeczą się nie zgodzę, ja lubię S90, bo o tym ostatnio jeździłem. I tylko rzeczywiście, te elektroniczne, tam są problemy. Ten system utrzymywania w pasie ruchu, on nie działa. Nie to działa, w koreańskich lepiej działa. To w każdym działa lepiej. Ja tam z innym dziennikarzem, on mówi, daje już sobie spokój, bo to w ten sposób to... Im tam większy nie... samochód, tym to bardziej beznadziejnie działa. Ale wiesz, to, no i tam, wiesz co, ale S90, o nim więcej, jak będziemy jeździć pewnie V90 w nowym roku, to też jeszcze więcej. Gdyby tylko jeszcze ta nawigacja się nie zawieszała w samochodzie aspirującym, jak mówią Niemcy, aspirującym do klasy premium, nawigacja, która się zawiesza, znaczy, to po co te dodatkowe jeszcze Volvo, zabawki? Na nowe Volvo mogę narzekać bardzo długo, natomiast tak, nie da się wyłączyć tego systemu niezamierzonego opuszczania pasa ruchu. Przypomnę, to jest głupota, dlatego że to jest wymyślone po to, że jak na przykład zaśniesz na autostradzie, to w jakiś sposób cię tam obudzi. Tylko jak ja mogę zasnąć 30 sekund po wejściu do samochodu u mnie na wsi? No, ale jak wiesz, mogę zasnąć? Nie zasnę, chyba, że jestem kompletnie pijany. A wiesz co, dużo jest takich samochodów, bo nie ostatnio mówisz o Mercedesach. Wszystkie. W Maździe nawet też mi kazał spać, w Mercedesie mi kazał spać. I właściwie nie wiem, dlaczego mi kazał spać, bo ktoś się mnie pyta, może ty już jechałeś godzinę? Ja mówię, jaką godzinę po 20 minutach kazał mi spać w Maździe? Znaczy, słuchaj, to nerwowo jeździ. Nie, właśnie to... jeszcze może za spokojnie, dobra, nie robię żadnych jeszcze, ruchów. Co, czego jeszcze nie możesz wyłączyć w tym Volvo? To ostrzeżenie przed kolizją z przodu. Nie wiem, czy pamiętasz, czasem ten samochód głupiał i takie czerwonym ci migało przed tym, między zegarami a szybą. Tego też nie możesz. Nie, w ogóle to tak, masz rację, że to, ale wiesz, jaki jest problem, tak, to nie tylko Volvo. Volvo to jest najgorsze. Ale dobra, jedziesz w jakichś wsiach, szczególnie gdzieś tam, no powiedzmy, na południu Europy, kręte drogi, wsie, i on na przykład cicha zaczyna hamować, bo myśli, że ty dojeżdżasz do innego samochodu, a ty nie dojeżdżasz do żadnego innego samochodu, tylko dojeżdżasz do zakrętu, na którym jest jakaś tam przyczepa kempingowa, która stoi 10 metrów od drogi, tylko że ten system w ogóle nie
nie wie, że ty za chwilę będziesz skręcał i każe ci hamować przed tą przyczepą, którą i tak nigdy byś nie wjechał, bo ona stoi na czymś podwórku pewnie w ogóle. Więc ja to, wiem, ta cała to elektronika jest... to niestety... Tak, i to niestety z przykrością, ale jeżeli chodzi o Volvo XC90, bo S90 i V90 dzięki uprzejmości firmy Volvo nie miałem jeszcze okazji pojeździć. Natomiast w XC90 to po prostu działa źle. No ale dobra, to ja cię uspokoję. W S90 jeździłem, o nim sporo mówiłem pół roku temu. Mam nadzieję, że nawigację już poprawili, bo będzie mieli V90 pewnie jakoś w pierwszym kwartale, nie wiem kiedy. Jakoś no, w nowym roku już mamy nowy rok. A propos nowego roku mogę jedną rzecz? No. Nie będę wymieniał tu listy wszystkich samochodów, które mam, ale... No nie, tylko przyniosłeś listę ponad 100 samochodów, które się pojawią w roku 2017. Nasi słuchacze właśnie włączyli... Tak, ale ja ci powiem jedną rzecz. Powiem tylko, czym będziemy z nowych samochodów jeździć w styczniu, ale zupełnie nowy. No. Chcesz to wiedzieć? Nie. Ale ja chcę wiedzieć i chcę przekazać słuchaczom i w związku z tym tu mam ściągawkę. Będziemy jeździć nowym Hyundai Mi30 w styczniu już. Słyszałeś o takim modelu i30. Będziemy jeździć nową Mazdą X5. Co jest w niej nowego? Zapomniałeś. No to się twardy miał dach. Zaraz. Ale nie tą z twardym dach. No, będę miał. A, no dobrze, będziesz miał. No. I Fordem Kuga po faceliftingu. To wszystko nas czeka na pewno w styczniu. Ach, nie mówię o innych... Ionika wujek zapisał. Chyba. Ja wiem, Niro. Ale fajna ten Ionik. To już też pół roku temu jeździliśmy. Myślę, że będziesz zadowolony, bo jeździłem jeszcze, proszę pana, w wersji elektrycznej. I takiego sobie wziąłem. No to ciekawy jestem twoich wrażeń z jazdy, więc już styczeń się, proszę państwa, zapowiada pasjonująco, wiesz? No, co się śmiejesz? Ja się nie śmieję. Nie, wiem, tylko powiem jedną rzecz. Fascynują nas inne rzeczy chyba. No oczywiście, dzięki temu jest nas dwóch w audycji, bo jakby fascynowały te same, no to nudy by były. Słuchaj, tylko powiem, że już z takich nowości, które my jeździliśmy, wycenionych, to już klienci będą mogli kupić BMW serii 5 wkrótce, Citroena C3 i 10 po faceliftingu, Land Rovera Discovery, o którym już wkrótce też powiem, bo bardzo fajny samochód. Ale ma jedną wadę. Jest przyklejony tył. Renault Grand Scenic też już wyceniony. Leon po faceliftingu. Kodiak już też można kupować. Ignis, Toyota CHR i Volvo V90 Cross Country. Te samochody wycenione. W pierwszym kwartale spokojnie już można je wszystkie odbierać. Wiesz? No dobrze. Dobra wiadomość. Kuga po faceliftingu też będzie mieć. Bardzo fajne auto. Mówiłem już. A jak masz taki krzyżyk, to co to znaczy? To znaczy, że ten samochód zwróci moją uwagę. Będę zainteresowany. Na przykład chciałbym jeździć Romeo Stelvio Alfą. Alfa, a wiesz co, to jest to Stelvio? Ja jakoś kiedyś wiedziałem, to jest jakaś jedna z przełęczy we Włoszech, jeśli nie najwyżej leżąca, to jedna z najwyżej leżących. I wiesz co ja wyczytałem ostatnio? Mam nadzieję, że ktoś się nie pomylił, że to jest najszybciej jeżdżący chyba SUV. To nawet Niemcy nie mają takich SUV-ów czy AMG. One nie przyspieszają poniżej 5 sekund do setki, czy tam, to jest koło 4 z kawałkiem. To jest w tej wersji Stelvio Quadrifoglio Verde. No, to złoiło Porsche Cayenne Turbo To są krzyżyki, ale to o Lexusach więcej powiem, bo Lexus Mercedes Pickup to mnie zainteresowało, na przykład Nissan Micra, Opel 2, Crossland, Grandland, no Renówka, Seat Arona, wiesz co to jest? Co to będzie? Nie mam pojęcia, ale jak na literkę A to pewnie mały. Mały, no to będzie taki mniej więcej jak Q2, około 4,20, a wkrótce będziemy mieli Atekę na dłużej. Pojeździsz więcej, bo jeździłem w zeszłym roku, no i to Volvo Cross Country, też ciekawostka do kupienia. Toyota CHR. Trochę będzie się działo, to tej listy 100 samochodów nie będzie. Będziemy dawkować państwu, ale dość szybko będziemy nim jeździć. Na szczęście, Jacku, wiesz, cieszysz się? Prawie wszystkie nowości już będziemy mieli wkrótce. No to co, zapraszamy na jutro? Czy jeszcze moment. Coś masz? Jeszcze jedna taka ciekawostka z firmy Peugeot, z koncernu PSA. Otóż dziwnie się robi, bo na przykład na targach w Paryżu 2016, na których byłeś, pewnie zauważyłeś, że niektórych firm nie było. Nie było Forda na przykład, nie było Volvo. Nie było Mazdy. Nie było Lamborghini, nie było Rolls Royce'a, Bentley'a i Astona Martina. No. Porsche nie będzie na targach motoryzacyjnych w Detroit. Zaraz. Natomiast na targach motoryzacyjnych, i to już wiemy 9 miesięcy przed, we Frankfurcie 2017, nie będzie Peugeota na przykład. Czyli u Niemców Francuzi się nie wystawiają. O, to ciekawe, a to zdziwiony jest, ale Peugeota, nie całego koncernu PSA. Tak masz te informacje. To ciekawe, no ja będę miał więcej, będziemy mówić teraz już wkrótce o wszystkich nowościach francuskich. Znaczy to jest coś takiego, wiesz, no Niemcy i Francuzi, oni tam nie mogą sobie. W każdym razie, wiesz, tutaj przy okazji komentarzy do tej decyzji, część pieniędzy przeznaczonych na tą komunikację w postaci przeznaczą na cyfrowe platformy
sposoby, platformy promowania ich modeli, czyli nie wiem co. Społecznościowe nie jakieś mam pojęcia. Jakieś, no, czy nie rozumiem, będą ładować w reklamę, w marketing, tylko nie taką, że tam billboardy, tylko taką bardziej wyszukaną. Nie mam pojęcia. Natomiast wiesz, no, ich udział w rynku niemieckim to 1,7%. Nie zawracałbym sobie w jakimś miejscu głowy tym Frankfurtem. Ale właśnie, wiesz, Francuzi będą mieli dużo premier w tym roku, ale będą mieli oni na początku roku. Iż oni przede wszystkim mają kilka bardzo fajnych samochodów. Powiem ci szczerze, wolałbym jeździć Peugeotem 308 niż Golfem 7. Wolałbym jeździć z silnikiem 1.2 turbo 130 i ze skrzynią z tym Aisinem 6-stopniowym. To jest genialny samochód. Świetna skrzynia. W tylu modelach ten Aisin jest zmodernizowany. Ale mówimy o tym francuskim. Tak, no. I wolałbym tym samochodem jeździć niż Golfem czy Skodą Octavią. Naprawdę. Tak? Tak. I... No ale ja bym na przykład z kolei wolał Oplastr. Też bardzo fajny, ale mówimy tutaj o Volkswagen. No dobra, o niemieckich. No tak, niech ci będzie. Astra, będziemy niedługo mówić. Teraz mieliśmy dość długo 1.6 diesel 110, tak, 1.6 diesel 110 koni, kombiak. Jakież to jest fajne auto. Bo do tej pory mieliśmy 160 i 136 koni. Pod moją nogą, słuchaj, 4,4 na trasie. A tak, taki jesteś rekordzista, to kończymy właśnie, właśnie teraz mamy końcóweczkę testu Mitsubishi ASX-a pod moją ciężką nogą, miasto, trasa, cokolwiek, między 6 a 7 autostrada, to tak oszczędny silnik 1.6-117, że się łapie za głowę, czyli mamy dwa oszczędne samochody i bardzo dobrze, bo mamy je prawie na 2-3 tygodnie jakoś, tak? Sławek Bruszewski, Jacek Bąka. A jutro? To co mówiłeś na początku? Nie mogę się doczekać. Zapraszamy. Codzienny magazyn motoryzacyjny. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz na stronie tokfm.pl/audycje. Przebojów Tok FM. Jakie radio? Taka lista. Tok 6. Czy znana jest panu ta osoba? Ale kto? Przepraszam. No ta o pseudonimie Caryca, która tam przez pana miała być wprowadzona. No przepraszam, ale nie znam Carycy. Jedyną, którą znam, to Katarzyna. Katarzyna. A może pan podać nazwisko? Katarzyna Wielka. Tym śmiesznego. Lista przebojów Tok FM. Słuchaj i głosuj na portalu informacyjnym tokfm.pl. Reklama. Po prostu przyjaźń. Pełna emocji komedia autorów Listów do M. Więdłocha, Różdżka, Zakościelny, Stramowski, Topa i opowieść o przyjaźni silniejszej niż miłość. Po prostu przyjaźń w kinach. Małgorzata Pieńkowska, aktorka. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu. Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozitivum. Zawarty w suplemencie diety Pozitivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozitivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pozitivum. Oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Zimo wielkimi susami idzie. Do Zgitimu trzawą zajrzeć po superowskie deski, narty, kaski, buty. I do tych najlepszych światowych marków. Droga z tego i to nieważne, czy po miejscu skucy jak lebiega po stoku śmigo. A zapytajcie te zozesło rocne kolekcje, bo na nie macie super atrakcyjne ceny. Kupuj ta w Zgitimie, nie daj ta się zimie. Masz postanowienie noworoczne. Chcesz rzucić palenie. Bardzo dobra decyzja. Dlatego chcę ci polecić Resmoxan. Tym razem dasz radę. Wystarczy tylko jedno opakowanie, a palić przestajesz już po 4 dniach. Desmoxan i już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde, przeciwwskazania na drażliwość na którąkolwiek substancję, nie dla pacjentów z niestabilną głowicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Reklama. Radio Tok FM. Pierwszy.
Pierwsze radio informacyjne. Poniedziałek 2 stycznia jest 20. Informacje TOK FM. Sergiusz Piotrkowski. Biskup Ełcki na mszy w intencji zabitego Daniela prosił ludzi o spokój. Wojewoda lubelski apeluje o wygaszenie mandatu prezydenta Lublina. Kapustka i Wasilewski poza jedenastką, a mistrz Anglii wciąż nie wygrywa. Biskup Ełcki Jerzy Mazur odprawił wieczorem mszę świętą w intencji 21-letniego Daniela, który zginął po awanturze w barze z kebabem w sylwestrową noc. Módlmy się o pokój, spokój, pojednanie w naszym mieście. Droga przemocy, zemsty i agresji to nie jest droga chrześcijanina, mówił duchowny. Na początku nabożeństwa biskup odczytał list rodziny zmarłego z prośbą o spokój w mieście. Tymczasem prokuratura rejonowa w Ełku zarzuty zabójstwa postawiła w sprawie pracującemu w barze obywatelowi Tunezji oraz właścicielowi lokalu, Algierczykowi. W Ełku jest reporter TOK FM Jakub Medek. Dobry wieczór. Powiedz przede wszystkim, czy prośby biskupa, między innymi biskupa o spokój, zostały wysłuchane? No, przynajmniej na tą chwilę wydaje się, że zdecydowanie tak. Nic nie wskazuje na to, by dzisiejszej nocy miały się powtórzyć takie same zamieszki, z jakimi mieliśmy w Ełku do czynienia wczoraj. W tej chwili w mieście, szczególnie w okolicach baru, pod którym doszło do zabójstwa, jest spokojnie, chociaż wciąż stoi tutaj kilkanaście osób. Ja wrócę do tych wczorajszych zamieszek. Podczas tych antyimigranckich wystąpień policja zatrzymała 28 osób. Większość z nich usłyszy zarzut niszczenia mienia, bowiem podczas tych zamieszek zdemolowano bar z kebabem, pod którym doszło do zabójstwa. Późnym popołudniem, tuż przed mszą, prokuratura potwierdziła, jak mówiłeś już przed chwilą, że zarzut zabójstwa usłyszał nie tylko kucharz z baru, Tunezyjczyk, ale również właściciel tego lokalu, pochodzący z Algierii, ale posiadający również polskie obywatelstwo, mężczyzna. Natomiast prokuratura nie zdradza tutaj, który z mężczyzn zadał ten feralny cios nożem w serce, który był bezpośrednią przyczyną śmierci 21-latka. Bardzo dziękuję za te relacje i do usłyszenia. Polak, który groził detonacją bomby w samolocie, został zatrzymany w Pradze. Jest badany psychiatrycznie w szpitalu, poinformowała rzeczniczka czeskiej służby policyjnej do spraw cudzoziemców. Według niej zaraz po przedstawieniu zatrzymanemu zarzutów śledczy wezwali biegłego z dziedziny psychiatrii w celu dokonania fachowej oceny jego stanu umysłowego i psychicznego. I biegły ten doszedł do wniosku, że Polak jest w chwili obecnej niepoczytalny. Dlatego zabrano go do szpitala psychiatrycznego, gdzie zostanie poddany dalszym badaniom i w zależności od wyniku policja zdecyduje o kontynuowaniu bądź umorzeniu wobec niego postępowania karnego. Wojewoda lubelski wezwał Radę Miasta Lublin do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka. Tego domaga się Centralne Biuro Antykorupcyjne, które zarzuca Żukowi złamanie ustawy antykorupcyjnej. Prezydent zapewnia, że nie złamał prawa. Rzecznik prasowy wojewody podał, że wojewoda dokonał analizy dostarczonych przez CBA dokumentów, które jego zdaniem są kompletne i posiadają pełną moc dowodową, i analiza ta potwierdziła tezę o złamaniu przepisów antykorupcyjnych przez Żuka. Rada Miasta Lublin zajmowała się sprawą wygaszenia mandatu prezydenta na sesji w listopadzie. Nie podjęto wówczas uchwały w tej sprawie. Za wygaszeniem mandatu głosowało 15 radnych PiS, przeciwko było 16 radnych PO i Wspólnego Lublina. Słuchasz informacji TOK FM. Te osoby, zdaniem portalu Politico, będą miały bardzo negatywny wpływ na bieg wydarzeń w 2017 roku. Na liście znaleźli się redaktorzy brytyjskich tabloidów, rosyjscy hakerzy, kontrowersyjni członkowie ekipy Donalda Trumpa oraz kilku europejskich polityków, m.in. Nicolas Sarkozy oraz Jarosław Kaczyński. Prezes PiS-u, zdaniem Politico, mocno dzieli polskie społeczeństwo, podważa zasady państwa prawnego i wolność mediów. Może też zdestabilizować działanie całej Unii Europejskiej, jeśli zgodnie z zapowiedziami nie udzieli Donaldowi Tuskowi poparcia na drugą kadencję w charakterze szefa Rady Europejskiej. Informacje.
informacje sportowe. Krzysztof Sendecki, zapraszam. Zaczynamy od piłki nożnej. Wciąż bez zwycięstwa na wyjeździe pozostaje mistrz Anglii, Leicester. Tym razem piłkarze trenera Claudio Ranieriego zremisowali z Middlesbrough 0-0. Na ławce mecz przesiedział Marcin Wasilewski, a w kadrze nie zmieścił się Bartosz Kapustka. Leicester jest dopiero 14 w tabeli. 3 punktów z obcego stadionu nie wywiózł dziś także Liverpool. Wicelider Premier League zremisował z Sunderlandem 2-2. Potknięcie The Reds wykorzystał Manchester City, który pokonał u siebie Burnley 2-1. I chociaż w tabeli piłkarze Pepa Guardioli wciąż zajmują trzecie miejsce, to straty do Liverpoolu zmniejszyli do 2 punktów. A na prowadzeniu Chelsea, która w środę zagra z Tottenhamem. Natomiast w tej chwili w Londynie kończy się mecz West Hamu z Manchesterem United. Czerwone Diabły grają z przewagą jednego zawodnika i prowadzą 2-0. Bramki zdobyli Juan Mata i Zlatan Ibrahimowicz. Tymczasem na zapleczu Premier League gola strzelił Paweł Wszołek. Reprezentant Polski przyczynił się do zwycięstwa Queen's Park Rangers z Ipswich Town 2-1. To jego trzecie trafienie w sezonie i drugie w ciągu 3 dni. QPR zajmuje jednak dopiero 17. pozycję w Championship. Natomiast w meczu Birmingham City Brentford FC bramkarz gospodarzy Tomasz Kuszczak obronił rzut karny, ale jego zespół przegrał.